Przechodzimy do kolejnej kategorii. Wydarzenie społeczne roku. Kategoria jedna z młodszych, dodana kilka lat temu, ale również pokazująca, że w Ostrowie Wielkopolskim dużo się dzieje na wielu różnych płaszczyznach, o czym świadczyć mogą chociażby nominacje w tej kategorii. Za chwileczkę je poznamy, ale najpierw proszę na scenę panią Agnieszkę Szkudlarz z firmy Trofea Sportowe i pana Arkadiusza Figiela z hotelu Villa Royal, którzy pomogą mi przeprowadzić tę część programu. Bardzo proszę do nas. Nominowani w kategorii Wydarzenie Społeczne Roku 2016. Otwarcie tymczasowej bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Michałkowie. Dzięki wzorowej współpracy niemal 100 samorządów południowej Wielkopolski i administracji rządowej 18 listopada 2016 roku uruchomiono dyżury lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku w Michałkowie. Baza w Michałkowie to jeden z czterech nowych obiektów tego typu w Polsce. Budowa bazy to koszt około 6 milionów złotych. Akcja społeczna zakupu czujników zanieczyszczenia powietrza. Akcja społeczna zakupu czujników zanieczyszczenia powietrza. Oddolna inicjatywa doprowadziła do stworzenia w Ostrowie Wielkopolskim sieci kilkunastu czujników jakości powietrza. Czujniki na bieżąco monitorują skład i jakość powietrza. Akcja skutecznie obudziła społeczną świadomość co do jakości powietrza i problemu smogu. Powstała strona na Facebooku Ostrowski Alarm Smogowy, która edukuje i pozwala na wymianę informacji. Festyn osiedlowy dla uczczenia profesora Kaliny na Krępie. Mieszkańcy ostrowskiej dzielnicy Krępa oryginalnie uczcili 170. rocznicę urodzin patrona jednej z najstarszych ulic w mieście, naukowca profesora Antoniego Kaliny. Podczas festynu można było nie tylko zapoznać się z dorobkiem naukowym profesora, zobaczyć dawne zdjęcia Krępy, ale także skosztować specjalnie przygotowanych darmowych smakołyków. Pofestynowa potańcówka trwała do późnych godzin wieczornych. Czarny poniedziałek, protesty kobiet w Ostrowie. Ubrane na czarno, z parasolkami, ostrowianki 3 października 2016 roku mimo deszczu protestowały przed ratuszem przeciwko planom zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Ostrowski protest był spontaniczną, oddolną akcją ostrowskich kobiet. Po raz kolejny panie pokazały, że siła jest kobietą. 50-lecie Szkoły Medycznej w Ostrowie. 4 listopada 2016 roku medyk obchodził półwiecze istnienia. Przez 50 lat funkcjonowania szkoła opuściło prawie 6200 absolwentów kształconych w 18 zawodach. Dziś szkoła uczy na 8 kierunkach medycznych i paramedycznych w formie stacjonarnej, zaocznej, a także kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Za chwileczkę zobaczymy nominowanych na tej scenie. Od nominacji za bazę lotniska lotniczego pogotowia ratunkowego w Michałkowie o odebranie poproszę pana marszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. Na akcję zakupu społeczną, akcję zakupu czujników, badania jakości powietrza nominacji odbierze Ryszard Chmielina. Za festyn osiedlowy na Krępie przedstawiciele organizatorów Grzegorz Jędrzejak i Sylwia Nowicka z Rady Osiedla Krępa. Za czarny poniedziałek jedna przedstawicielka organizatorek pani Karolina Kwiecień i za 50-lecie Szkoły Medycznej pan Tomasz Kuczma, dyrektor szkoły. Wielkie brawa na nominowanych. Tym razem kapituła z pełną garścią skorzystała z przyznanego prawa do mianowania 5 kandydatów, ponieważ kiedyś, przypomnę, było do tego roku było tylko 3, a w tej chwili w tej akurat kategorii uznaliśmy, że należy mianować 5 wydarzeń społecznych. A które z nich zostało wybrane przez państwa, już przez Ostrowian, nie przez kapitułę, wydarzeniem społecznym roku? Proszę o odczytanie wyników pana Arkadiusza Figiela z hotelu Villa Royal.
dobry wieczór Państwu. Z wielką przyjemnością poinformuję, że wydarzeniem społecznym 2016 w Ostrowie Wielkopolskim został festyn osiedlowy dla uczczenia powstania Kaliny na Krępie. Panie Przewodniczący, proszę skorzystać z prawa zwycięzcy do kilku słów do mikrofonu. Przewodniczący Rady Osiedla, pan Grzegorz Jędrzejak. Dziękuję bardzo, panie Jarku. Nigdy nie przypuszczałem, że takie niesamowite emocje towarzyszą tutaj w Ostrowie, na Ostrowie roku, jak na wręczeniu Oscarów w Ameryce. Ale mam nadzieję, że nikt nam tego nie odbierze. A ja państwu powiem, to nie była pomyłka. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za głosy, które na nas oddali wszyscy głosujący. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do sukcesu tego przedsięwzięcia, bo jest to przedsięwzięcie społeczne. Z pracy społecznej, dla społeczeństwa przeznaczone. Dziękuję też również wszystkim sponsorom, bo bez ich pomocy na pewno by się to nie odbyło. Dziękuję darczyńcom, przyjacielom Osiedla nr 3 Krępa. Dziękuję bardzo całej Radzie Osiedla, która napracowała się przed i w trakcie festynu. Dziękuję osobom, które były spoza Rady, które też pracowały. No i wszystkim, którzy dobrze nam życzyli. Panie Grzegorzu, tradycyjne pytanie. Co w tym roku? Czego się możemy spodziewać na Krępie? To może poproszę tutaj moją zastępcę, panią Sylwię, żeby uchyliła rąbek tajemnicy. Czemu zaraz rąbek? Powiem wszystko. Już teraz, proszę Państwa, zapraszam. Tak? Na kolejną zapraszamy w imieniu całej Rady Osiedla, wspaniałej Rady, wspaniałej piętnastki. Zapraszamy Państwa na targowisko przy ulicy Witosa 27 maja, oby pogoda dopisała, będzie fajnie jak zawsze, będzie dużo jedzenia i oczywiście potańcówka, to co Państwo lubicie najbardziej. Już teraz serdecznie zapraszam. No i mieliśmy lokowanie, dobrze, przy okazji, proszę Państwa. Ja tylko przypomnę, że to prawo do tego słowa po uzyskaniu tytułu należy się tylko i wyłącznie laureatowi i będziemy tego przestrzegać w dalszym ciągu naszego programu. Wielkie gratulacje dla wszystkich nominowanych.